Szanowni Państwo, siewcy, orędownicy i kreatorzy. W każdej z tych grup jest mnóstwo ludzi, którzy sprawiają, że mamy się po co w dalszym ciągu spotykać. I teraz właśnie chcielibyśmy im bardzo pięknie podziękować odznakami zasłużone dla kultury polskiej, krzyżami Małopolski i odznaczeniami Polonia Minor. Bardzo serdecznie zapraszam pana marszałka Małopolski Jacka Krupę na scenę i proszę o uhonorowanie tych osób, pana marszałka Leszka Zegzdę również. I będę prosić państwa do siebie. Najpierw wręczymy odznaki honorowe zasłużone dla kultury polskiej. I proszę uprzejmie, abyś nam pokazała pani Halina Gocal. Brawo, tak. Pani Halina to pedagog, działaczka społeczna na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i upowszechniania tradycyjnego folkloru Lachów Szczyżyckich. Animatorka kultury. W 2005 roku założyła w Sadku Kostrzy szkolny zespół regionalny Pnioki właśnie. Zespół jest pod jej kierownictwem w krótkim czasie osiągnął bardzo wysoki poziom artystyczny, o czym świadczą wysokie, prestiżowe nagrody zdobyte podczas konkursów folklorystycznych. W 2006 roku Halina Gocal utworzyła grupę obrzędową Świarni Łojce, składającą się z dorosłych mieszkańców miejscowości Sadek i Kostrza, która w 2012 roku przekształciła się w zespół regionalny o tej samej nazwie. Halina Gocal jest także autorem i koordynatorem ciekawych programów. Odkryjmy nasze korzenie, zauważ mnie w tańcu, tytani wiedzy, rozwińmy skrzydła, proszę, dziękuję bardzo pani Halino. Chodź pomaluj mój świat, w ramach których pozyskała znaczne sumy pieniędzy na działalność. Jest także koordynatorem działań Ośrodka Wsparcia dla Osób Starszych w integracji z młodzieżą. Tak, pani Halina Gocal. Zapraszam teraz do nas panią Marię Jaworecką. Pani Maria Jaworecka z Lipnicy Wielkiej jest regionalistką, tancerką i animatorką życia kulturalnego w gminie Korzenna. Od wielu lat pełni funkcję kierownika oraz instruktora zespołu Lipniczanie i Mali Lipniczanie w Lipnicy Wielkiej. Jest absolwentką dwuletniego studium folklorystycznego przy Małopolskim Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu. Pracę zawodową związaną z ruchem amatorskim rozpoczęła w 1991 roku w Centrum Kultury w Korzennej, gdzie została kierownikiem Wiejskiego Domu Kultury w rodzinnej miejscowości Lipnica Wielka. Dopełnieniem jej działalności jako animatora była i jest opieka nad tutejszą biblioteką i tak pozostaje do dziś. Maria Jaworecka skupiła wokół siebie dzieci, młodzież i dorosłych, zakładając grupy śpiewacze, z którymi bardzo prężnie pracuje. Sama przeprowadza wywiady wśród najstarszych rodowitych Lipniczan. Zebrała bogaty repertuar pieśni ludowych, które prezentowane przez śpiewaków na konkursach budzą uznanie specjalistów i słuchaczy za ich niepowtarzalny i unikatowy charakter. W 2000 roku przejęła po dotychczasowym kierowniku i założycielu Janie Bulandzie opiekę nad zespołem Lipniczanie, a w 2005 została kierownikiem Małych Lipniczan i nadal z tym zespołem pracuje pani Maria Jaworecka. Kolejna odznaka honorowa zasłużona dla kultury polskiej wędruje do pani Renaty Knap. Pani Renata z wykształcenia jest nauczycielem, a z zamiłowania śpiewaczką ludową i tancerką, instruktorką ruchu folklorystycznego. Wychowała się w rodzinie góralskiej, podhalańskiej, kultywującej i pielęgnującej tradycje poprzednich pokoleń. Od 2007 roku do chwili obecnej jest nauczycielem w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym numer 1 w Nowym Targu. To tutaj szczególnie zajęła się edukacją dzieci niepełnosprawnych, zakładając szkolną grupę regionalną Milusioki, z którymi realizuje systematyczne zajęcia artystyczne z ukierunkowaniem na edukację regionalną. Renata Knap to także długoletni instruktor tańca, współpracujący ze znanymi zespołami dziecięcymi na Podhalu, jak Dziecięcy Zespół Regionalny w Ostrowsku, Dziecięcy Zespół Turlicki, Dziecięcy Zespół Regionalny Mali Gronkowianie oraz Zespół Regionalny i Młodzieżowy Lubań w Kluszkowcach. Dużym sukcesem dla instruktora, a wyróżnieniem dla jego uczniów, stał się udział zespołu
Mali Gronkowianie w Międzynarodowym Festiwalu Święto Dzieci Gór w Nowym Sączu w 2003 roku. Swoje pasje związane z folklorem podhalańskim realizuje także od 1974 roku w zespole regionalnym Ludwika Łojasa z Łopusznej jako solistka, śpiewaczka, ale także jako tancerka. Osoba operująca świetnie białym głosem uczy tej sztuki członkinie zespołu z Łopusznej. Spod jej fachowej ręki wyszło wiele solistek, które były laureatkami ogólnopolskiego konkursu Sabałowe Bajania w Bukowinie Tatrzańskiej. Pani Renata Knap. I kolejna odznaka. Zapraszam do nas pana Romana Korbicza. Pan Roman Korbicz jest w Małopolsce jednym z najbardziej aktywnych i twórczych animatorów kultury. W 1997 roku był współzałożycielem Stowarzyszenia Promocji Twórczości Łemkowskiej Serencza, którego jest prezesem, oraz Łemkowskiego Zespołu Folkowego Serencza, którego do chwili obecnej jest kierownikiem. W twórczości Serenczy muzyka łemkowska przeobraża się we współczesny folk. Nowe aranżacje, czasem przesiąknięte klimatami z innych stron świata, sprawiają, że tradycyjne pieśni i tańce stają się bardziej atrakcyjne dla współczesnego słuchacza. Od 2004 roku Roman Korbicz prowadzi również zespół folklorystyczny Beskidy w Dominikowicach. Jesienią 1999 roku rozpoczął naukę gry na instrumentach i pierwsze próby orkiestry dętej OSP w Dominikowicach. Po półtora roku pojawiły się pierwsze wymierne efekty jego pracy i zaangażowania. Orkiestra organizuje od lat regularne koncerty z okazji ważnych uroczystości państwowych i kościelnych. Jesienią 2003 roku Roman Korbicz utworzył grupę mażoretek Domino, która działa przy Ośrodku Kultury Gminy Gorlice, filia w Dominikowicach. Natomiast w 2006 założył i prowadzi do chwili obecnej Młodzieżową Orkiestrę Dętą w Brunarach. Pracę z orkiestrą rozpoczął od nauki gry na instrumentach i zasad muzyki. Roman Korbicz prezentował swoją twórczość w programach radiowych i telewizyjnych U siebie, Etniczne klimaty, Kawa czy herbata, a nawet Podróże kulinarne Roberta Makłowicza. Pan Roman Korbicz. Kolejna odznaka zasłużony dla kultury polskiej powędruje do pana Andrzeja Łukasika. Zapraszamy. Andrzej Łukasik to utalentowany tancerz, miłośnik kultury Lachów Sądeckich, twórca i kierownik oraz choreograf zespołu pieśni i tańca Piątkowioki z Piątkowej, to po sąsiedzku tutaj. To już prawie część Nowego Sącza, prawda, panie Andrzeju? Obecnie zespół tworzy ponad 100-osobowa grupa dzieci od lat 4 oraz dorośli. Repertuar zespołu obejmuje przede wszystkim tańce, śpiewy oraz zwyczaje i obrzędy ludowe Lachów Sądeckich. Grupa prezentuje również wiązanki tańców i pieśni innych południowych regionów Polski. Lachów Szczyżyckich, górali Skalnego Podhala, Żywieckich i Krakowiaków. Od początku swej działalności zespół kierowany przez Andrzeja Łukasika dał ponad 500 koncertów w kraju i za granicą. Liczba ta świadczy o niebywałej aktywności i systematycznej pracy zespołu. Nie byłoby sukcesów zespołu, gdyby nie ogromne zaangażowanie, pasja i długoletnia praca Andrzeja Łukasika. Swoje zamiłowanie do folkloru zaszczepił w najbliższej rodzinie. Już trzecie jego pokolenie rozpoczyna przygodę z folklorem. W pracy z poszczególnymi grupami pomaga mu nasza minister finansów, powiem nawiasem, jego żona Teresa i córka Małgorzata Łukasik-Kogut, muzyk i kierownik kapeli. Tańczy synowa Justyna oraz dwaj synowie Maciej i Michał. Także wnuk Filip od niedawna towarzyszy rodzicom na próbach. Rodzina Teresy i Andrzeja Łukasików jest znakomitym przykładem pokoleniowego przekazu tradycji, a Andrzej Łukasik i jego aktywna postawa animatora znacząco wpływa na rozwój kulturalny lokalnego środowiska. Pan Andrzej Łukasik. A teraz zapraszam do nas panią Janinę Obrzut. Pani Janina jest ze Stróż.
Jest zamiłowania regionalistką, animatorem kultury, instruktorem ruchu folklorystycznego, tancerką i kierownikiem zespołu regionalnego Kowalnia ze Stróż. We wszystkich działaniach na polu regionalizmu współpracuje z nią, a zarazem wspiera małżonek Władysław Obrzut, kierownik muzyczny wspomnianego zespołu. Na przestrzeni kilkunastu ostatnich lat uczestniczyła w wielu seminariach i warsztatach organizowanych przez MCK Sokół w Nowym Sączu, poszerzając swoją wiedzę na temat kultury w regionie. Swoje zainteresowania kulturą ludową Janina Obrzut przełożyła na aktywne działania w rodzinnej miejscowości. Wraz z mężem Władysławem oraz Haliną Miką założyła w roku 2000 zespół regionalny Kowalnia, który w swoim repertuarze ma tańce, muzykę i pieśni regionu Pogórza. Aby wspierać pracę zespołu i zdobywać środki finansowe na jego działalność, założyła w roku 2004 Stowarzyszenie Regionalne Kowalnia, którego głównym celem jest wspieranie i promowanie zespołu regionalnego oraz prowadzenie wielu form działalności kulturalnej. W 2000 roku Janina Obrzut wraz z mężem zainicjowała również działalność dziecięcego zespołu regionalnego pod nazwą Mała Kowalnia. Zespół ten, idąc wzorem starszych, prezentuje rodzimy folklor pogórzański. Mała Kowalnia to jeden z niewielu zespołów dziecięcych, działający obecnie w małopolskiej części regionu Pogórza. Pani Janina Obrzut. Panie Władysławie, no pewnie nam pan wybaczy, że kobiety przodem. Zapraszam pana Władysława Obrzuta. Utalentowany muzyk, instrumentalista ludowy, animator kultury, kierownik muzyczny zespołu regionalnego Kowalnia, o którym była mowa przed chwilą, członek i kierownik kapeli tegoż zespołu. Pełniąc funkcję kierownika muzycznego kapeli, zabiega o właściwy repertuar oraz wysoki poziom wykonawczy. Pan Władysław jest również współautorem, reżyserem, a zarazem wykonawcą tradycyjnych widowisk kolędniczych. Niezwykle istotną dla ochrony muzycznego dziedzictwa regionu Pogórza było nauczanie gry na instrumentach w ramach Szkółki Muzykowania Ludowego, którą pan Władysław prowadził w Stróżach w latach 2008-2015 w zakresie gry na ludowych instrumentach aerofonicznych, jak fujarka i okaryna. Efektem tych działań również były nagrody dla uczniów zdobyte podczas Drużbackich w Podegrodziu w 2000 roku. Władysław Obrzut wraz z żoną zainicjował działalność, jak była mowa, Małej Kowalni, w której tańczą i śpiewają dzieci ze Stróż i okolic. I następne pokolenia też zapewne na to małżeństwo mogą liczyć. Możemy tylko życzyć państwu zdrowia. Pan Władysław Obrzut. Stanisław Węglarz, zapraszam serdecznie. Zaliczany jest do grona wybitnych polskich etnologów swojego pokolenia. Studia magisterskie w zakresie etnologii odbywał w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, gdzie następnie był słuchaczem studium doktoranckiego w Instytucie Filozofii. Stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie historii nadany mu został w 1990 roku przez Radę Wydziału Historycznego Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1999 roku rozpoczął pracę na stanowisku adiunkta naukowo-dydaktycznego w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Śląskiego, gdzie jest zatrudniony po dziś dzień. Pan Stanisław Węglarz od 1986 roku jest aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, a także współzałożycielem i członkiem kilku innych społeczno-kulturowych stowarzyszeń regionalnych. Od początku lat 80. XX wieku prowadzi badania etnograficzne na terenie Karpat. Efektem tego są m.in. książki Tutejsi i inni o etnograficznym zróżnicowaniu kultury ludowej i antropologia hermeneutyczna wobec tradycyjnych tekstów kulturowych. Opublikował prawie 30 artykułów naukowych w pracach zbiorowych i czasopismach, a także ponad 60 artykułów popularno-naukowych. Od 30 lat jest jurorem znaczących ogólnopolskich wydarzeń folklorystycznych. Specjalistyczna wiedza w dziedzinie etnografii, etnologii, antropologii kulturowej potwierdzona znaczącym dorobkiem naukowym to doskonałe źródło, z którego mogą czerpać kolejne pokolenia etnografów i etnologów, regionalistów i folklorystów. Pan Stanisław Węglarz.
Szanowni Państwo, a teraz nastąpi wręczenie odznaki honorowej województwa małopolskiego, Krzyż Małopolski, którego dokona pan Jacek Krupa, marszałek województwa małopolskiego oraz pan Leszek Zegzda, członek zarządu województwa małopolskiego. I tak, decyzją zarządu województwa małopolskiego srebrną odznaką honorową Krzyż Małopolski zostały odznaczone pani Maria Cetera. Zapraszamy. Pani Teresa Remiasz i pani Maria Wnęk. Pani Maria Cetera jest z wykształcenia etnografem, starszym kustoszem Muzeum Etnograficznego w Tarnowie, animatorką przedsięwzięć kulturalnych i wydawniczych oraz badaczem terenowym. Od wielu lat jest aktywnym członkiem komisji konkursowych, znaczących konkursów i przeglądów na szczeblu regionalnym i ogólnopolskim w zakresie kultywowania i podtrzymywania kultury ludowej. Jako badacz terenowy jest organizatorem i realizatorem wielu wystaw poświęconych kulturze ludowej ziemi tarnowskiej. Jest autorką wielu prac traktujących o dawnej kulturze wsi na tym terenie. Swoją działalnością przyczynia się do zachowania tradycyjnej kultury w Małopolsce i tym samym ugruntowuje tożsamość kulturową Małopolan. Pani Teresa Remiasz, tancerka, kierownik i opiekun zespołów regionalnych, od najmłodszych lat związana z kulturą podhalańską, pochodzi z rodziny krzewiącej tradycje góralskie. Od 2006 roku pełni funkcję kierownika zespołów Mali Białcanie oraz Białcanie z Białki Tatrzańskiej, którego dotychczas była czołową tancerką. Od 2015 roku pełni także funkcję kierownika najmłodszego zespołu w rodzinnej miejscowości Zyngierki Białcańskie, w którego skład wchodzą dzieci w wieku od 3 do 6 lat. W 2012 roku napisała i wydała książkę pod tytułem Żywot Józefa Stopki i historia jego czasów, opisującą jej przodków, zwłaszcza dziadka, przewodnika, ratownika Topr, walczącego w dywersji pozafrontowej podczas II wojny światowej. Za jej przyczyną w roku 2017 reaktywowany został oddział Związku Podhalan w Białce Tatrzańskiej, którego jest wiceprezesem. I wreszcie pani Maria Wnęk, z wykształcenia magister sztuki w dziedzinie malarstwa, grafiki i rzeźby, z zamiłowania instruktor i choreograf tańca ludowego i regionalistka. Od końca lat 80. ubiegłego wieku niestrudzenie działa na Spiszu w dziedzinie folkloru muzyczno-tanecznego i sztuki ludowej. W 2001 roku rozpoczęła pracę w charakterze wykładowcy na kursach instruktorskich tańca ludowego w Mazowieckim Instytucie Kultury, Nowowódzkim Centrum Kultury, Studium Polonijnym w Rzeszowie oraz Uniwersytecie Rzeszowskim. Kilkakrotnie wykładała tańce spiskie podczas szkoleń organizowanych przez naszą instytucję. Od 1989 roku nieprzerwanie pełni funkcję kierownika, choreografa zespołu tanecznego Zielony Jawor w Skrępach, gdzie prowadzi zajęcia w 4 grupach wiekowych. Gromadzi materiały dotyczące spiskiej kultury ludowej, stare stroje, pamiątki, pieśni i melodie. Pisze wiersze w gwarze spiskiej, publikuje je w regionalnych czasopismach. Na bazie zdobytych informacji oraz wiedzy wyniesionej z rodzinnego domu i środowiska opracowała kilkanaście scenariuszy widowisk oraz programów tanecznych osnutych na kanwie kultury i folkloru spiskiego. Dzisiaj Srebrny Krzyż Małopolski otrzymały pani Maria Cetera, pani Teresa Remiasz i pani Maria Wnęk. Wielkie gratulacje. I jeszcze, szanowni państwo, pozostały nam dwa odznaczenia Polonia Minor. Pierwsze z nich wędruje do pani Marii Magdaleny Kroch. Zapraszam serdecznie. Przepraszam, pani Maria nie dotarła do nas, ale gratulujemy jej. Proszę jeszcze raz o brawa. No ale teraz to będą jeszcze gorętsze brawa na pewno, tym bardziej, że pani Michalina Wojtas jest z nami. To jest, proszę państwa, legenda, która oby się miała zdrowo jak najdłużej. Nasza kochana pani Ala.
o której mogłabym bardzo dużo mówić, ale to autorytet w tak wielu dziedzinach. Pedagog, choreograf, tancerz, folklorystka, niewątpliwie najwybitniejszy fachowiec od folkloru tanecznego regionu Lachów Sądeckich, instruktor zespołu regionalnego Sądeczanie, wieloletni choreograf i kierownik zespołu regionalnego Lachy w Nowym Sączu. Funkcję pełniła społecznie do roku 2003. Zespoły pod jej opieką odnosiły niezliczone sukcesy i wędrowały po wszystkich krajach. Społecznie pełniła też funkcję kierownika pierwszej i drugiej edycji trzyletniego studium folklorystycznego w Nowym Sączu prowadzonego przez naszą instytucję. Była wykładowcą czterech jego edycji. Do chwili obecnej prowadzi zajęcia na czteroletnim polonijnym studium choreograficznym w Rzeszowie oraz na podyplomowym studium tańca przy Uniwersytecie Rzeszowskim. Zasiada także jako juror w komisjach artystycznych, przeglądów i festiwali folklorystycznych. Jest członkiem i ekspertem polskiej sekcji SIOF, a także współautorem książek na temat tańca ludowego. Zawsze otwarta, chętnie służąca pomocą i radą, ze społecznikowskim zacięciem i pasją do tego, co robi, jest wzorem dla młodego pokolenia folklorystów. Z wielkim ukłonem pani Michalina Wojtas. A teraz, moi drodzy, ci młodzi ludzie, którzy patrzą na tych odznaczonych siewców, orędowników, kreatorów i mam nadzieję, że taki zdrowy wirus zamiłowania do kultury tradycyjnej już mają, bo to widać, uczą się gry na instrumentach i są w szkółce muzykowania ludowego w Podegrodziu. I z dedykacją dla wszystkich nagrodzonych, a także dla tych, którzy podjęli decyzję, aby ich wyróżnić, teraz zagrają i dla nas wszystkich. Dziękuję. Proszę Państwa, nagrodzeni chcą zabrać głos. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, krótko, bo proszono mnie, żeby krótko i proszono mnie również, żeby w imieniu wszystkich nagrodzonych, którym oczywiście bardzo serdecznie ja osobiście gratuluję tych wysokich wyróżnień, podziękować panu ministrowi, panu marszałkowi, panom marszałkom, panu dyrektorowi Malczakowi, no i wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że doceniono nas i naprawdę wysokimi odznaczeniami zostaliśmy uhonorowani. Proszę Państwa, żeby nie przedłużać, powiem, że ktoś mądry dawno temu powiedział, że właściwie w ostateczności wszystko zawdzięczamy innym i to jest głęboka prawda. Szczególnie, powiedziałbym, w systemie demokratycznym każdy sukces, jeżeli o takich... A chyba możemy mówić, skoro
Państwo zostali uhonorowani tak wysokimi wyróżnieniami. Każdy sukces musi mieć wielu ojców. Ja powiem od siebie teraz już tylko, że chciałem serdecznie podziękować. No nie jestem w stanie wymienić wszystkich tych, którzy i pomagali i włączyli się, ja wiem, w projekt promocji edukacji regionalnej bliższej ojczyzny i w upowszechnienie szkółek muzykowania ludowego i tak dalej. Chciałem na początek podziękować panu Benedyktowi Kaflowi, który gdzieś tutaj jest i który był ojcem chrzestnym tego, że ja w ogóle w ruchu regionalistycznym, w popularyzacji kultury się w ogóle znalazłem. Panu dyrektorowi Antoniemu Malczakowi, który 30 lat temu ponad przyjął mnie do pracy w ówczesnym Wojewódzkim Ośrodku Kultury w Nowym Sączu. Dziękuję także pani wicedyrektor, pani Małgosi Kalarus, która bardzo aktywnie włączyła się w realizację owego projektu promocji edukacji regionalnej bliższej ojczyzny. Dziękuję moim kolegom radnym przez 4 kadencje tu z obecnym, też tutaj na sali, obecnym wójtem gminy Łącko. Mogliśmy w Komisji Kultury także Rady Powiatu Nowosądeckiego starać się coś dla kultury zdziałać. Dziękuję wszystkim. No i na zakończenie chciałem osobiście jeszcze podziękować pani Jadwidze Adamczyk, która pomyślała o mnie i dzięki temu odznaczono mnie niepośmiertnie i mogę się z tego cieszyć jeszcze za życia. Dziękuję uprzejmie.